Zawsze chcieliśmy mieszkać w domu. Mieszkaliśmy, znaczy żyliśmy bardzo intensywnie przez ileś lat. Praca, biuro, dużo spraw, dużo się działo. Mieszkaliśmy przez długi czas w centrum Warszawy, ale to już troszeczkę nas zmęczyło i zapragnęliśmy tak trochę być z dala, trochę odpocząć, zrelaksować się i zwłaszcza po takim intensywnym życiu, człowiek po intensywnym dniu chce sobie troszeczkę odpocząć i to jest idealne miejsce. Wydaje mi się, że od samego początku nie zakładaliśmy w ogóle, że zrobimy dom bez kominka. Że to jedno z drugim się dla nas łączyło. Chciałam zawsze mieć kominek. Nie do końca udawało się to zrealizować w mieszkaniach, w których mieszkaliśmy wcześniej. A tutaj udało się wszystko idealnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak to połączyć z czym, żeby było ładnie i w odpowiednich kolorach, bo dobór komina w środku i dobór komina na dachu, no, to było dla nas też kluczowe rozwiązanie w odpowiednich kolorach. Estetyka systemu jest zdecydowanie ważna, szczególnie dla mojej żony, która na każdy detal zwraca uwagę, dla mnie troszeczkę mniej. Dobór kolorów, kształtów, to nie jest nic przypadkowe. Dlatego szukając i rozmawiając z doradcą, wybraliśmy takie rozwiązanie i jestem teraz bardzo zadowolona. Na firmę Pujula trafiliśmy, wybierając piecyk. Ważna była dla mnie kolorystyka, estetyka wykonania. Miała współgrać z takim troszeczkę charakterem surowym i do tego dobieraliśmy kształt, rodzaj piecyka i kolor. I w ten sposób trafiliśmy na Jotula. Natomiast jeśli chodzi o komin, to już do samego dachu, do okien. Czyli z kolei wychodząc na zewnątrz, ważne było dla nas, jak to współgra z bryłą domu, z dachem, z kolorystyką. I to już było oddzielone od siebie, tak? Inny kolor jest na zewnątrz, inny kolor jest w środku. Montaż komina trwał w zasadzie jeden dzień, tak. Wszystko zaczęło się powiedzmy o 9:30 i wieczorem po południu już jakby było gotowe, natomiast no, pierwsze rozpalenie zrobiliśmy następnego dnia. Bałam się o moje podłogi drewniane, przepiękne, które zostały zabezpieczone. Nie miałam nawet przez chwilę dyskomfortu, jak już panowie zaczęli działać, że coś może pójść nie tak, że coś zniszczą, że gdzieś mi coś wgniotą. Zależało mi, żeby nic nie zostało uszkodzone. I ten moment, nim panowie się pojawili, to był dla mnie taki dosyć trudny. Natomiast jak zobaczyłam, jak pracują, to już mogłam się zrelaksować. A co dla mnie symbolizuje kominek? Ciepło, spokój. Przede wszystkim trochę powrót do natury, powrót do korzeni. Ogień, który sobie cyka, no jest magiczny, uspokaja. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale jest to na pewno fajna rzecz. Uwielbiam patrzeć na płomienie i zdecydowanie nie zastąpią tego żadne kominki gazowe. Nie, no może to jest taki trochę wtedy wiadomo, że to nie jest prawdziwe. A tutaj wiemy, że to jest natura. Pujula. Kominy na całe życie.